Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Majesty HD i bez zbędnego pitolenia zaczynamy tym razem, faktycznie bez zbędnego pitolenia. Co my sobie dzisiaj zagramy? Klątwę Czarnoksiężnika czy Forsaken Land, czyli Zakazane Ziemie? Tak to się chyba nazywało po polsku, nie wiem, musiałbym odkopać w tytułach moich filmów, bo poprzednie 6 bodajże odcinków z Majesty nagrałem w wersji polskiej. Zagramy sobie Klątwę Czarnoksiężnika. I will have words with you. Under your lawless rule, one of your foolish subjects has stolen my book of spells. The value of that great tome is beyond measure. You and your realm must now pay a price for its loss. Until such a time as sufficient good deeds have been performed, I curse all the dwellers of this land to be as stupid as the dead. Okej, oczywiście przetłumaczę wam cały ten opis, co mi tak skacze. Pokornie błagam o wybaczenie za to niegrzeczne najście, ale jest pewien zły czarnoksiężnik, który... I tutaj wtrąca się zły czarnoksiężnik. Odsuń się, ty przebrzydła ropucho. Chyba przebrzydła. Sovereign, czyli władco. Muszę z tobą pomówić pod twoim bezprawnym panowaniem. Czy tam... Kurde, kiepsko mi idzie dzisiaj tłumaczenie. Nagrywam to tego samego dnia, dlatego mówię dzisiaj, bo ostatnio też mi kiepsko szło. Pod twoim bezprawnym panowaniem jeden z twoich głupich podmiotów ukradł moją księgę z czarami. Wartość tego wielkiego tomu jest nie do ocenienia. Ty i twoje księstwo, czy tam twoje królestwo, musicie zapłacić teraz cenę za tą stratę. Dopóki... chwila. Until such a time as sufficient good deeds have been performed. O kurde. Dopóki nie nadejdzie czas, kiedy wystarczająca ilość dobrych uczynków zostanie wykonana, rzucam klątwę na wszystkich poddanych, czy wszystkich mieszkańców tego lądu, by byli tak głupi, jak umarli. No i mamy dwa sposoby na pozbycie się klątwy. Ja spróbuję zrobić oba, będą to raczej osobne odcinki. W tym odcinku myślę, że skupimy się na tym prostszym rozwiązaniu. Tego drugiego, szczerze powiem, chyba nigdy nie udało mi się zrobić. Wydaje mi się, że o ile sama misja jest na poziomie beginner, czyli najprostszym, to te drugie wykonanie jest już bliżej poziomu intermediate albo nawet expert. Tak, pierwsza metoda, aresztuj chuligana, który ukradł księgę czarów, zwróci ją czarnoksiężnikowi czy tam magowi i potem wykonaj cokolwiek czarnoksiężnik uważa za wystarczająco dobre uczynki. Metoda druga, zabij czarnoksiężnika. Twoi herosi są głupi, więc nie będą się zachowywać tak jak zwykle, po prostu. Tym razem trochę szybciej wejdę w tą misję, bez takiego tłumaczenia, czytania wszystkiego, bo to strasznie mi utrudnia rozgrywkę. Okej, tu jest powtórzenie po prostu celu misji. Dobra, na start budujemy na szybko Gnome Hovel. To jest bardzo istotna rzecz. Budujemy Blacksmitha. Muszę sobie to oddalić. Nie wiem, czemu się tak dzieje. Budujemy sobie Marketplace. Budujemy sobie tutaj Guardhouse'a. Tak. O kurde, tu już drzewo jest. Świetna sprawa. Super. Okej, okay, tu zbudujemy to. Dobra. Nie mamy na razie za dużo pieniędzy, ale robimy sobie gnomy. Gnomy nam pomogą szybko się rozbudować. A zależy nam jak najbardziej na szybkiej rozbudowie. Super, więcej gnomów. Te drzewa, dopóki się do nich nie podejdzie, raczej nie powinny próbować nas atakować i sprawiać większego zagrożenia. Gorzej jak już ktoś stwierdzi, że chciałby z tym drzewem porozmawiać.
wtedy już będzie gorzej. No. Super, improve the guardhouse, to budujcie dalej. Okej. Okay. Aha, i tu w tej misji co jakiś czas będzie do nas przychodził jakiś chuligan, którego aresztowali, będziemy go przesłuchiwać i za którymś chuliganem okaże się, że w końcu znaleźliśmy tego, który ma księgę. Harosi będą dość głupi, więc o właśnie, mają jakieś takie swoje, że się zawieszają w miejscu, stoją, nie wiedzą co ze sobą zrobić, mają takie jakieś różne dziwne swoje odpały małe. Zrobimy im healing potion najpierw. Nie wiem, czy nie są zbyt głupi, żeby je kupować. Aha, to są domy, w których przeszukujemy i poszukujemy tych chuliganów właśnie. W tych domach sobie tutaj. To są po prostu takie domy należące do innego gracza, jakieś tam neutralne, coś w tym stylu. Okej, okay. Czwarty hero, zrobimy market day, to no, jak najszybciej postaramy się rozwinąć tutaj. Zbudujemy jeszcze sobie drugi guardhouse po drugiej stronie, tu rozwiniemy weteranów. Bardzo szybko działam w tej grze, bo jestem przyzwyczajony, jednak przychodziłem tutaj dużo, dużo dalsze poziomy. Okej, okay, mamy ich na maksa. Myślę, że bardzo dobrze będzie zrobić gildię wojowników, bo oni bronią królestwa. Jak się coś tutaj dzieje złego, to oni zawsze przychodzą na pomoc. Dobra, wstawimy ich tu po prostu. Okay, tu idzie kolejny chuligan. Tu idzie jeszcze kolejny chuligan. Dobra, niedługo nam się pieniądze skończą przy takim tempie rozwoju, ale mam nadzieję, że zdążymy coś tutaj podziałać w międzyczasie. Ci go odprowadzają. Że są takie momenty, kiedy ja w sumie nawet nie chcę gadać w tej grze, bo tylko czekamy na jakiś rozwój. Myślę, że takie momenty będę wycinał z wideo, w których tylko czekamy na jakiś rozwój i generalnie nic się nie dzieje w międzyczasie. A jeszcze zobaczę. Sam muszę obejrzeć te filmiki, zobaczyć jak wychodzą. Wyciąć nich. Będę pitolenie. O, proszę, co to jest? Nie, to jest jakiś lewy potwór. Chcemy się go pozbyć jak najszybciej, póki jeszcze mam na to pieniądze, to jak najbardziej. A pieniądze nam się kończą już. O, zginął nam gnom jakiś tutaj. Bo gnomy poszły głupie atakować, a drzewo jak się koło niego przejdzie, zaczyna ścigać. Ojej. Jak to drzewo tu przyjdzie, to będzie kiepska sprawa. O, skończyły nam się pieniądze. Ale to jest prawda, bo strażnica strzela do drzewa. Drzewo napieprza strażnicę, a w tym czasie babka z drugiej strony naprawia tą strażnicę. No, jeszcze tutaj problem jest taki szkielet, co się przypałęta i przeszkadza we wszystkim. Na szczęście wojownicy sobie doskonale radzą ze szkieletami. Widzę, że nie idzie nam to za dobrze. No, gnomy umierają. A tam pałac, on też. Ja myślę, że dacie radę, chłopaki. Umarło nam sporo gnomów już. A nie mam teraz za bardzo pieniędzy, żeby zainwestować. Czekam, aż będziemy mieli pieniądze na koniec strażników. Dobra, to jest. Aresztowałeś wszystkich chuliganów w królestwie poza jednym. Inni powiedzieli, gdzie się znajduje. Niestety nauczył się jakichś czarów z księgi czarów i nie odda jej bez walki. Dobrze, w takim razie będziemy z nim walczyć, nie ma problemu. Czyli rozumiem, że to będzie tu, tak? Może tu? Nie wiem. Już trochę trwa rozwalanie tego, widzę, ale trochę więcej ich się chyba znalazło chętnych.
No, w poprzedniej misji nie mogliśmy mieć warriorów, czyli wojowników, a oni są po prostu świetni. Dobra, zrobimy najpierw wszystkie badania, potem odbudujemy naszą populację gnomów. Chciałbym, zawsze moim priorytetem jest jak najbardziej rozwinąć market. O proszę, bo ten już kupuje broń. Rozwinąć targ i kuźnie. To są miejsca, w których herosi się zaopatrzają w rzeczy, które zwiększają ich możliwości przeżycia. Tak, kupują sobie jakieś amulety teleportacyjne, pierścienie ochrony, potiony, lepsze zbroje, bronie i tak dalej. I to jest naprawdę bardzo ważne. O tak, to jest pewnie ten chuligan. Ten jeden gość, który posiada tą księgę i którego trzeba będzie zabić. Tak się domyślam, ale spokojnie. Na razie dajmy... No proszę. Na razie myślę, że sobie to jakoś poradzimy. Chciałbym jak najbardziej się rozbudować. Tu jest trzech, tu już będzie trzech i tu będzie trzech. Wszędzie jest trzech. Super, mamy maksymalną ilość wojowników. Teraz myślę, że wypadałoby podnieść zamek, bo mamy wszystko poulepszane do maksa. Mamy dwie najważniejsze gildie. Oni są moim zdaniem najważniejszymi gildiami, bo oni są obrońcami królestwa. Bardzo są tacy praworządni, obronni wobec innych. I mają coś takiego, że za 500 golda możemy ich przywołać natychmiast tutaj, wszystkich czterech. I to jest świetne, kiedy na przykład ktoś faktycznie oblega nasz zamek, mamy ciężką sytuację, możemy ich tu przywołać, żeby bronili zamku. A oni znowuż są świetnymi eksploratorami, tak? Czyli odkrywają mapę. Zresztą większość tej mapy została odkryta właśnie przez nich. To oni tutaj działają w takim zakresie. Zresztą w polskiej wersji językowej często mają na przykład imię typu kartograf. O, tutaj jest jakiś Outlander. Właśnie często jest jakiś kartograf i tak dalej. Jest ich sporo. O, proszę. Właśnie zabijają tego kmiotka, co ukradł księgę. Któryś to chwyci, chwycił. Okej, okay, odzyskaliśmy księgę. Ło, co ty nadupiasz, chłopie? Co on lata? Spele. Uhuhuhu, fire shield, teleport i fire blast. No, to zebrał książkę i teraz jest koksem. Okej, okay, teraz. Kiedy odzyskałeś księgę czarów? Czarnoksiężnik domaga się. Czarnoksiężnik, który rzucił klątwę na twoje królestwo, domaga się, abyś wykonał odpowiednie dobre uczynki, aby odkupić winy moich mieszkańców. Okej, okay, jest pewien opisant, czyli też jakiś tam kmiotek, który został porwany przez kilka szalonych wilkołaków. Mamy ją uwolnić i odczarować na dobre i wtedy czarnoksiężnik zdejmie klątwę. Więc domyślam się, że musimy rozwalić wszystkie te budynki, bo w którymś z nich znajduje się na pewno przeciwnik. Możemy też próbować zniszczyć maga, ale to na pewno będzie bardzo, bardzo problematyczne. Mówię, te przejście gry raczej zrobimy tą łatwiejszą metodą, a być może za tydzień pojawi się odcinek, w którym próbujemy tą grę przejść właśnie w inny sposób. No cóż, na razie to chyba nie pozostaje nic innego, jak trochę poczekać, żeby sobie ulepszyć budynek. Wolałbym na razie się nie rzucać na głęboką wodę. Zrobić sobie jakąś świątynię. O proszę, a ci sobie tak bez powodu atakują, plądrują czyjeś domy, fajnie. Nie ma problemu. Suit yourself, że tak powiem. O, o to mi chodziło. Chcę zbudować jakąś świątynię. O, myślę, że wy już zobaczycie moment, w którym stawiam ją do budowy, albo nawet jest zbudowana. To takie czekanie i czekanie. Nie wiem jeszcze, jak będę te filmiki montował. Dopiero chcę poćwiczyć pewne techniki montażu. Trochę stać się lepszym w tym, co robię. Na pewno dzięki temu też nie będę musiał jakoś tak na siłę próbować gadać przez cały odcinek. I będę mógł sobie pozwolić na trochę ciszy, którą i tak później wytnę.
No to się nadziałem. I tak nie możemy mieć tej misji chyba żadnych świątyń. Chyba, że trzeba mieć trzeci poziom. Trzeba mieć 12 herosów na trzeci poziom, ale nie wydaje mi się. Gdzieś ty tam się wpakował na tego tmaga. Kiedyś postawiłem tu nagrodę i za moment nie żyła mi cała populacja herosów, którą mam w mieście. Dobra, to w takim razie, co my możemy zrobić? Muszę się zastanowić, jak to rozegrać w związku z tym, co właśnie odkryłem. Więc są tu gdzieś cele misji. O, dobra, czyli część świątyni nie jest dostępna, ale prawdopodobnie będzie dostępna ta lepsza świątynia, jak już sobie zrobimy, ile będziemy chcieli, Hele, czy właśnie to jest Tauros, Agrela, Krypta, Fervus, Hela. O. Dobra, żeby stało się zadość, budujemy trzecią gildię, której jeszcze nie ma zwyczajnie. Potem rozbudujemy zamek do trzeciego poziomu i chyba widzimy się wtedy. Swoją drogą, mam nadzieję, że cały czas mnie dobrze widać. Gnój, w trakcie jakich rekrutuje już jeden umarł. Okej, mamy golda wreszcie na rozbudowę zamku. A nawet na ulepszenie tego. Czemu nie? Golda przybywa w takiej ilości, że raczej nie muszę się martwić. Ten tu pałęta i chyba nie wie w ogóle, co by chciał zaatakować. Tak łazi, łazi, półko. Świetnie. I jaką świątynię mamy? Hej, Lunor. Tak się nazywa ta świątynia. Mamy świątynię Heli i świątynię Lunorda. Ja zrobię świątynię Heli. Wiecie dlaczego? Bo pomyślałem, że może jednak spróbujemy ubić maga. Ty żeś umarł. Okej. Dobra, zobaczymy się pewnie znowu, jak postawię świątynię. Świątynia się już buduje. Wiecie, tak naprawdę misję mógłbym już pewnie skończyć, gdybym zwyczajnie powyznaczał nagrody za te wszystkie budynki. Ale co to za radość, tak sobie po prostu skończyć misję w przeciągu jakichś 5 dni w grze, bo tyle pewnie byłbym w stanie, jakbym się uparł. No ale trochę tu posiedzieć, pobawić się. Swoją drogą jest też rzecz, o której zupełnie nie wspomniałem, czyli ulepszenie gildii łoczyków do drugiego poziomu daje taki efekt, że inni herosi, również łoczykowie, mogą przychodzić tam zatruwać swoją broń. Bardzo fajne. One bodajże mogą być tylko 3 w świątyni, więc zaraz będziemy mieli full. Jesteś ty gdzieś? Nie, siedzi w domu. Dobra, jeszcze tego będziemy chcieli odzyskać. Ojej, umierają wszyscy.
A nie, cztery mogą być, no proszę. One sobie łażą z takimi maczugami wielkimi. Niechże wszyscy żyją. No my już nie umierają od jakiegoś czasu, bo nic się tu tak blisko nie przypałętowuje do nas, że tak powiem. Dobra. Teraz widzę, że ten się tu już sam zabrał za rozwalanie tego. Zastanawiam się, czy spróbować może jednak tego maga zaatakować. Wiecie co, ja to zrobię tak. Zapiszę sobie grę w tym miejscu i spróbuję przeprowadzić atak na maga. Jeśli się uda, to go zobaczycie. Jeśli się nie uda, to po prostu się nie uda. Tylko że oni muszą się wylewelować, więc to trochę potrwa. Jeśli zrobię od razu za pierwszym podejściem trudniejsze przejście gry, czyli ubiję maga, to już nie będę kombinował nad tym łatwiejszym przejściem, czyli nie ubiciem maga. Także możemy... No, myślę, zaczekamy i wrócimy do filmiku, kiedy będzie wszystko przygotowane. Tu są te wilkołaki szalone. Patrzcie, jaka ona jest mocna. Sama bierze na klatę dwa wilkołaki. Oj. Słabo idzie. Ale masz przedmioty? Masz jeszcze potiona leczącego, więc pewnie wszystkich tu wykosisz. Piąty poziom już wbiło. Ale są niesamowite. Te babki. Jest taka misja, w której atakują smoki i pamiętam, one na którymś poziomie zdobywają bodajże 100% odporność na ogień. Miałem taką 30-levelową. Nagadałem. Dobra, dokończę historię kiedy indziej, bo niestety zupełnym przypadkiem udało się. The curse is starting to lift, and most people have regained their intellect. Once we pluck all the palace guards from the surrounding trees and wheel the siege weapons back in storage, all should be well. Tak, wasza wysokość, klątwa głupoty została zdjęta z naszych ludzi. Nasz ląd jest, i tutaj jakiś strażnik w tle się pojawia. Dobry panie Drewinie, pojedźmy na katapulcie jeszcze raz, proszę. Klątwa zaczyna opuszczać większość ludzi i... Znaczy, klątwa zaczyna odpuszczać i większość ludzi odzyska ich intelekt. Kiedy ściągniemy wszystkich strażników pałacowych z otaczających drzew i wtoczymy bronie oblęcz, tam maszyny oblężnicze z powrotem do magazynu, wszystko powinno być w porządku. Słyszymy, jak goś się wystrzeliwuje z katapulty dla zabawy. Wiecie co, jako że chciałem tego maga naprawdę ubić, spróbujemy zagrać dalej i spróbuję dojść do tego momentu, kiedy będę w stanie go ubić. Zobaczymy, czy mi się to uda. O, tu możemy popatrzeć, jak sobie walczy ta wojowniczka. One są niesamowite na wyższym poziomie. Strzelają wszędzie jakimiś ognistymi kulami i w ogóle. Dobra. Mogę dokończyć tą historię w sumie, skoro i tak już się gra skończyła. I w zasadzie czekamy już tylko na rozwój sytuacji. A więc sprawa jest taka, że miałem taką chyba 30-poziomową, tą, nie wiem jak one się nazywają. Kim one są? Solarus. W polskiej wersji one się nazywały Solariami. Więc miałem taką 30-poziomową Solarię, która miała całkowitą odporność na ogień. I przez ponad pół godziny odgrywania misji stała i biła się z tym smokiem. Ona nie robiła mu nic i on nie robił jej nic. Ale przyjmowała smoka sama cały czas i generalnie wszyscy inni mogli w tym czasie zdobyć potrzebne doświadczenie, żeby tego smoka pokonać. No, a ona... Zdaje się, że biła kilkadziesiąt poziomów po prostu stojąc i tankując cały czas, całe obrażenia, jakie zadawał ten smok.
Dobra, żeby nas bardzo nie przeciągać, ja pozwolę im się tu wyekspić i wrócę do was, kiedy uda się tutaj zadziałać coś w sprawie tego maga. Być może nawet dołożę jeszcze jakieś dodatkowe świątynie. Aha, dobra, bo te świątynie się wykluczają. Zrobię sobie drugą świątynię Heli, żeby mieć ich więcej. Zrobię też królewskie ogrody. Zrobię też statuę. Wszystko pobudujemy, a co? Tawernę też by się wypadało zbudować, tak? Jak cię szczur zabije, to jesteś taką sierotą. To jest fajne, że oni z czasem te wszystkie budynki, te leża potwory i tak dalej, zaczynają tak po prostu z własnej woli, bez przymusu rozwalać, jak już nie mają co robić na mapie. Chciałbym, żeby to wszystko sami z siebie rozwalili, bo wtedy prawdopodobnie będą mogli być już na tyle mocni, żeby zaatakować ten budynek. No, ten kozak z teleportem umarł. A tutaj... No, jak umrze Heros, który zebrał jakiś przedmiot, to ten przedmiot zostaje na ziemi, więc teraz inny Heros może go wziąć. W sumie nie pogardziłbym, jakby ktoś inny go wziął, na przykład taka Halia, Solaria, przepraszam, świątynia Heli. Solarium nazywa się kubitka, która tam robi, znaczy robi na grubie. Ósmy level się przestraszył tego drewa. Uuuu, co za kozak. Dobra, czas wyznaczać nagrody, nie chcę mi się już czekać, aż oni to zrobią. Na to drzewo też dam nagrodę. Niech będzie ich 1000. Na to też dam nagrodę. Mogę szastać pieniędzmi, na to też dam nagrodę. W końcu ktoś się skusi. Dobra, wiekopomna chwila. Zobaczymy, czy to ma prawo bytu. Damy bardzo dużo pieniędzy na ten budynek. Inaczej nie ma nawet możliwości, żeby przetrwali natarcie. Muszą wszyscy na niego iść. Dawać go! Gnojowy! Zabijcie go! Dawać! Zrobimy to tak, może nawet dałoby się to zrobić, ale muszę na bieżąco dokupywać wszystkich. Oni się w końcu skuszą na rozwalenie tego budynku, ja wam to mówię. Rozwalicie go w końcu. Dałem taką nagrodę, że wszyscy będą tam rwali zaraz po wstaniu, żeby nawet zginąć, ale żeby jak najszybciej
iść po tą nagrodę. Każdy jest na tyle chciwy. Ale uda mi się, wywalczę to. Tutaj. Możecie tutaj na tym podglądzie patrzeć, jak Mag zmiata wszystko, co żyje wokół niego. I chyba coraz bliżej zbliża do naszego miasta, w związku z tym, że go zaatakowałem. Zabiliśmy Maga. Uff. Jak widzicie, wymagało to ogromnych poświęceń. I... Nie wiem nawet ilu herosów nam zginęło, ale bardzo, bardzo wielu. W tym jednym natarciu. Wszystkie gnomy kilkukrotnie. Dobra, te gildie są pełne, jeszcze solarium mi zostały. Wykonaliśmy misję tak naprawdę na oba sposoby. Ten drugi wykonał się szybciej, ponieważ no, widzieliście, że nawet nie próbowałem, ale tak się po prostu stało. Ale udało się również pozbyć Maga, z czego jestem dumny, bo chyba nigdy tego wcześniej nie zrobiłem w tej grze. No i tyle, na tym możemy skończyć. Także dzięki wam serdeczne i do zobaczenia za tydzień.